niedzielę, 10 lipca, książę Noszak przybył na rynek w czeskim Cieszynie, by zobaczyć, jak prezentują się skonstruowane przez uczestników drugiego biegu drużynowego lektyki. Książę Noszak miał co oglądać i komu kibicować, bo o jego puchar walczyło 8 drużyn. Zapowiem najważniejszą osobę na dzisiejszym rynku, która uświetniła, zwołała nakazała zorganizować dzisiejszy drugi bieg lektyk. Jego wysokość Przemysław z Bożej Łaski, na Śląsku książę Cieszyński i Wielkiego Głogowa, też książę Bytomski i Siewierski, pan na Żorach, Ścinawie, Toszku, Oleśnie i Strzelinie, właściciel Cieszyna, Bielska, Czechowic, Frysztatu, Frytka, Ostrawy, Skoczowa i Strumienia. Wikariusz Świętego Cesarstwa Rzymskiego, gubernator Królestwa Czeskiego, kawaler Królewskiego Zakonu Rycerskiego Toczenicy, etc., etc., etc. Oraz jej wysokość Anna z Bożej Łaski, na Śląsku księżna Legnicka i Cieszyńska. Wiwat! Wiwat! Kibicujemy w biegu z lektykami. Taka tradycja odnosząca się oczywiście do przydomku Noszak. No niestety astrolog nadworny stwierdził, że na starość zapadnę na jakąś bardzo dokuczliwą chorobę, która utrudni mi chodzenie, więc już teraz zadbałem, żeby poddani zmierzyli się tutaj w biegu lektyk, bo ktoś będzie musiał mnie nosić za niedługo. A przyszłość już ma kto nosić, dzisiaj zobaczymy, może znajdą się lepsi. Natomiast dajemy im jakieś 30 lat jeszcze życia księcia, żeby mogli nosić go w lektyce później. Ile drużyn, tyle różnych pomysłów na lektykę i sposób noszenia. Tradycyjne, nowoczesne, ze sportowym zacięciem i techniczną nutą. Nasz rydwan nazywa się rydwan klawych, ukośnik kulawych Spartan. I po kolei ja jestem piwonoszak, tak? Tutaj jest pan Piotr, tutaj jest pan Jarek, tutaj jest pan Krzysztof, pan Paweł. My tylko nosimy. Rozumiem, butelka będzie noszona. Powiedzcie coś o tej konstrukcji, to taka budowlana, techniczna. Bardzo zaawansowany produkt, to jest najnowsza myśl technologiczna. Będziemy to wdrażać do produkcji i zaczyna się produkcja w 2035 roku razem z pojazdami elektrycznymi, bo tutaj jest elektronika, tutaj są profile aluminiowe, tutaj mamy zaawansowany system hydrauliczny. No właśnie, tutaj jakieś guziczki, po co to do czego to? Na starcie zobaczymy. Mogę powiedzieć tylko tyle, że to jest nasza tajna broń, tak? To jest nasza gwarancja na potencjalną wygraną. Zwycięska drużyna, tak? Z zeszłego roku. Tak jest. Nie inaczej. Nie inaczej. Jak to w zeszłym roku zrobiliście? My w zeszłym roku biegliśmy na sportowo, więc myślę, że to sprawiło, że byliśmy dużo szybsi niż inne drużyny. No ale w tym roku nie na sportowo, to co, jakaś inna taktyka? No w tym roku już w regulaminie jest, że wszyscy muszą wyglądać szlachetnie, no więc... No to rozumiem, taktyka taka, żeby szybko wystartować. Tak. I jak najszybciej biec do samego końca. No dobra, a powiedzcie, czy ta nagroda już wypita z zeszłego roku? Wypita. Bardzo szybko poszło. Niektórzy szybciej, niektórzy wolniej. Jesteśmy grupą biegową SCI Górscy Entuzjaści, natomiast dzisiaj jesteśmy SCI Noszaka Entuzjaści. No i mamy nadzieję na dobrą imprezę i pyszne piwo po. Lektyka jest, rozumiem. Coś o tej konstrukcji opowiedzcie. Jakiś zamysł był. Są meble, jak tu kolega stwierdził, głęboki PRL, wykorzystane z domu. No i są dwa ostropce, skręcone. Zobaczymy, oceniać będziemy po wynikach. No właśnie, a jakaś taktyka jest, tak? Żeby szybko wystartować i... Nie możemy powiedzieć na głos, ale generalnie zapier... Bardzo szybko biegać. Jakoś się przygotowywaliście, rozumiem, tak? Tak jest, biegowo i... Gdzieś próbowaliście? Oczywiście. U kogoś w ogrodzie? Tak jest. W Kończycach Małych trenowaliśmy tam koło apteki, koło kolegi, także... Koło apteki, że jak coś się wydarzy, to będzie blisko. Tak, całe Kończyce nam kibicują, także mamy nadzieję, że nie zawiedziemy nikogo. Opowiedzcie nam o waszej lektyce, jak to wygląda, jak wyglądały przygotowania, skąd pomysł, czemu akurat tak, a nie inaczej. To były wielkie zmagania inżynierów, wiele dni przemyśleń, walki taktyki z bryłą, żeby była dość opływowa, te prędkości
racji, żeby coraz lepsze nabierała. Generalnie, jeżeli chodzi o materiał, z którego jest wykonane, to drzewo sosnowe ścinane nocą. Z dwóch powodów. Pierwszy powód to, że u sąsiadów, a drugi, że lepiej soki odchodzą. I siłą rzeczy jest lżejsze. Bieg z lektyką był nie tylko okazją do dobrej zabawy i sportowej rywalizacji. Była to również lekcja historii, bo taka też jest idea Dni Noszaka. Ja od samego początku mówię, że historia Księstwa Cieszyńskiego, ale ze szczególnym uwzględnieniem Przemysława I jest absolutnie inspirująca i zasługuje na znacznie więcej niż to, co do tej pory robimy. Chociaż jak sami widzicie, słuchacze i oglądający nas, ta impreza ma olbrzymią dynamikę. Już w samym roku zorganizowana ad hoc, bo nie wiedzieliśmy, jak te warunki tak zwane pandemiczne i ogólne wpłyną na możliwość zorganizowania tak dużej imprezy, ale już wtedy miała fajny wymiar. Nie? Natomiast to, co zrobiło, udało nam się zrobić w ten weekend od piątku, kiedy, jak pewnie wiecie, impreza trzeba się równocześnie i w Bielsku, i w Cieszynie. Brakło nam czasu na zrobienie tak zwanego telemostu, ale już tam z prezydentami jest ustalenie, że w przyszłym roku będzie tak, że wszystkie miasta uczestnicy będziemy się jednocześnie widzieć, żeby ludzie mieli świadomość, o jakiej skali mówimy. A mówimy o skali nie tylko samego euroregionu Śląska Cieszyńskiego, bo taki, jak wiecie, jest, ale też już mówimy o Bielsku, który jakby z perspektywy historyczno-geograficznej jest największym miastem. I pewnie kto wie, czy Przemek gdyby żył, to by się nie przeniósł tam, ale tego już nie chcę wyrokować. Natomiast cieszy mnie brak rywalizacji w tym wszystkim i wszystkie te słowa, które padają ze sceny w każdym z tych miast, gdzie impreza się toczy, one są pełne po prostu sympatii i dobrej woli, życzenia drugiej uczestnikom tego wszystkiego sukcesów. To jest absolutnie piękne. Nawet nie wiem, jak to się dzieje, przysięgam. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.